Plota. Cześć moi drodzy, tu Kaśka i Ola, a to jest program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie, w której to opowiemy Wam o najgorętszych ploteczkach minionego tygodnia. Dzisiaj dowiecie się między innymi, czy Edyta Herbuś jest już do wzięcia. Porozmawiamy również o programie Killerskie Karaoke, bo już dziś o 18:00 wielka premiera tego niezwykłego show. A oprócz tego Kasia ma dla Was niespodziankę, bo po Killerskim Karaoke o godzinie 19:00 backstage party prosto z planu Killerskiego Karaoke. Zaczynamy! Hot Plota. Nicki Minaj i Mariah Carey pokłóciły się podczas nagrań do programu American Idol. Raperka zarzuciła diwie, że ta traktuje ją protekcjonalnie i nazywa gangsterem. Minaj krzyczała na piosenkarkę i powiedziała, że czuje się nękana i nie może z nią wytrzymać. W sieci pojawił się filmik dokumentujący awanturę. Nie słychać na nim, co odpowiada Carey, jednak jurorki były na siebie tak wściekłe, że nagrania show trzeba było przerwać na 2 dni. Wracamy do tematu Rihanny i Chrisa Browna, którzy spędzili ponoć razem noc w hotelu. Jak zareagowała na te wieści dziewczyna piosenkarza? Wiele wskazuje na to, że Karrueche Tran, nie czekając na dalszy rozwój wypadków, po prostu zerwała z nim. Jest różnica pomiędzy mężczyzną a chłopcem, napisała na Twitterze Karrueche. Po chwili dodała, wolę mężczyzn. Hot Plota. Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Wiktoria Grycan na zakupy to jeździ tylko i wyłącznie albo do Stanów, albo do Mediolanu. Tak, i okazuje się, że nie nosi tylko i wyłącznie strojów projektu swojej mamusi. No, inne stroje to tylko te, które są zagraniczne, widocznie te tylko zasługują na jej uwagę, ale w trakcie wywiadu, bo przeprowadzała go pewna dziennikarka, Wiktoria zdradziła, dlaczego często nosi taką opaskę na czole. I dlaczego, Kasiu? Ponieważ uwielbia takie turecko-marokańskie błyskotki. Ale czuje się jak taka księżniczka. Ach tak, ale morał i tak z tego jest taki, że jak kiedyś zobaczycie Wiktorię w sklepie, to wiedzcie, że to nie ona. Hot Plota. Natalia Lesz wywołała poruszenie wśród internautów, zamieszczając na swoim blogu wpis na temat filmu Jesteś Bogiem. Fani Paktofoniki zarzucają piosenkarce, że wypowiada się na temat, o którym nie ma pojęcia. Lesz napisała między innymi: pewnie do dziś byliby znani tylko wąskiej grupie fanów zespołu, gdyby nie młody scenarzysta Maciej Pisuk, który w 2008 roku wydał książkę Paktofonika – Przewodnik krytyki politycznej. Miłośnicy hip-hopu przypominają, że album PFK Kinematografia sprzedał się w liczbie ponad 65 tysięcy egzemplarzy. Hot Plota. Po premierze nowej płyty Muse zespół został okrzyknięty najlepszą grupą świata. Perkusista formacji wyznał w jednym z wywiadów, że on i jego koledzy czują się szczęśliwi z otrzymania takiego tytułu. To niesamowite uczucie i to sprawia, że chcesz zapracować na ten tytuł. Ktoś musi być najlepszym zespołem świata. Dlaczego nie my? Mówi Don Howard. Hot Plota. Oglądacie SKTV Hity na Czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. Ostatnio wspominałyśmy Wam o tym, że Rihanna wybaczyła już Chrisowi Brownowi pewien incydent, który miał miejsce kilka lat temu. Teraz piosenkarka w listopadzie wydaje swój 7. album i już teraz mogliśmy usłyszeć pierwszy singiel z tego krążka, czyli Diamonds. I a propos tej piosenki, chcemy Wam coś opowiedzieć. Otóż Chris Brown twierdzi, że ta piosenka, czyli ten singiel, jest o nim. I wyobraźcie sobie, że napisał do Rihanny SMS-a, czy to prawda, że on rzeczywiście błyszczy jak ten diament. Rihanna oczywiście napisała, że tak, mój najdroższy. Nie, już trochę popłynęłam, może bez najdroższy, ale powiedziała, jemu to tak. Się powodzi. Tutaj sobie idzie z Nicole Scherzinger, jakieś niby buziaki. I niby się nie całują. Niby nie. Tutaj SMS-y z Rihanną, no żyć nie umierać. Ma branie chłopak. Hot Plota. Kochani, oglądacie SKTV Hit na Czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. Ostatnio doszło do spotkania dwóch przyjaciółek. Lady Gaga spotkała się z Donatellą Versace. Niesamowity duet, dobrały się. Ja jestem bardzo ciekawa, o czym rozmawiały. Może o modzie, albo o kolejnych ciekawych leggingsach Lady Gagi? Pamiętacie, ostatnio prezentowałam się świetnie w leggingsach. Zgrabna jest, te skóry z kości. Jak najbardziej. Znaczy no fuj, ale bardzo to wyglądało takie real photo, nie? Ola, ale trzeba przyznać, że Lady Gaga nigdy nie prezentuje się tak doskonale, ponieważ urodą nie grzeszy, a w zestawieniu z Donatellą wyglądała dość zjawiskowo, prawda? I to nie tylko nasze zdanie, ale wszystkich. Hot Plota!
Jeśli Beyoncé rzeczywiście jest w ciąży, to chyba jeszcze nie powiedziała o tym mężowi. Jay-Z, pytany, czy jego żona spodziewa się drugiego dziecka, odpowiedział: dziś wieczorem? Po czym wyjaśnił, że nie dziś, nie za 9 miesięcy, nie za 8, nie za 7 i tak dalej. Fani, którzy zaczęli już świętować ciążę Beyoncé, muszą więc chyba jeszcze trochę wstrzymać się z okazywaniem radości. Modą w muzyce nie przejmuje się natomiast Christina Aguilera, która szykuje się do premiery nowej płyty Lotus. Gwiazda twierdzi, że nie obchodzi jej to, czy ludzie zrozumieją jej muzykę i czy krążek dobrze się sprzeda. Nie oznacza to oczywiście, że Kryśka zamierza zrezygnować z promowania albumu. Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Edyta Herbuś ostatnio wyznała, że jej związek to przeszłość. I wszyscy są w szoku, bo przecież zawsze do tej pory na ten temat milczała. I każdy myślał, że jeśli naprawdę rozejdzie się z Mariuszem, to będzie rozpaczać, będzie cierpieć, zamknie się w domu, a tutaj się okazuje, że... Tak, że Edyta pokazuje się na salonach, chodzi na imprezy, no i co więcej, reklamuje różne rzeczy i ostatnio reklamowała nawet pewne ćwiczenia, które można wykonywać na fitnessie. Ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że była bardzo ładnie, gustownie roznegliżowana. Tak, właśnie chciałam pokazać, że wszystkie dwa piękne kształty, które ma. Ja się nie dziwię, że faceci nie mogli się skupić na tych ćwiczeniach. Nie mogli oderwać od niej wzroku, prawda? Była niekwestionowaną gwiazdą. Hot Plota. 13 listopada premiery doczeka się nowa, długo oczekiwana przez fanów płyta grupy Soundgarden King Animal. Ten album udowodni, że wciąż dajemy czadu, wciąż gramy ciężko i jesteśmy nieco dziwni, mówi gitarzysta Kim Tail. Pierwszy singiel zapowiadający krążek już doczekał się premiery. Piosenka jest zatytułowana Been Away Too Long, czyli Za długo nas tu nie było. Trudno o bardziej trafny tytuł. Od premiery ostatniej płyty Soundgarden minęło 16 lat. Ostatnio mówiliśmy, że Chris Brown i Nicole Scherzinger balowali razem w klubie. Początkowo znajomy piosenkarza twierdził, że artyści nie flirtowali ze sobą, a są jedynie przyjaciółmi. Zdjęcia zrobione parze na parkiecie sugerują coś innego. Chris i Nicole wyglądają na nich, jakby się całowali. Moi drodzy, oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Natasza Urbańska naprawdę nie ma z mediami łatwego życia. Pamiętacie ten słynny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, kiedy tańczyła i potem te zdjęcia zawitały do Polski i wszyscy się z niej nabijali, ponieważ tam na przykład był za duży szpagat i widać było jej co nieco. Albo zbyt wypięta pupa. No ale zgrabna, wysportowana jest, nie możemy powiedzieć, że nie. Ostatnio pojawiły się również zdjęcia, na których Natasza ma odkryty biust, ma taką piękną sukienkę. Biust ma ładny, tak. Tutaj jesteśmy zgodne, ale to też nie spodobało się mediom i paparazzi, którzy stwierdzili, że coś jest nie tak. No i potem zaczęli jeszcze grzebać i wyszukali inne informacje dotyczące tego stroju. Otóż podobno to jest identyczna sukienka, jak ta, którą kiedyś miała Ania Rubik, ta słynna sukienka, taka powycinana, gdzie Ania była półnaga. Tylko nie zastanawia to, dlaczego dopiero teraz, skoro ona tą sukienkę miała ubraną już bardzo dawno. A ja się zastanawiam, co myślą sobie paparazzi. Czy to dobrze, że Natasza wzoruje się na Ani Rubik, bo Ania, no, fajna stylowa, nie powiem. Czy to źle, że się stylizuje na Ani Rubik, no bo zgapia od niej. No, ja uważam, że jeżeli dobrze wyglądała w tej sukience, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ubierać się tak samo jak Ania. Hot Plota. Oglądacie SKTV Hity na Czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. Joanna Krupa ostatnio wyznała, że ma za mało seksu w życiu. I chyba najbardziej zbulwersował się tym wszystkim Szymon Majewski, który stwierdził, no jak taka piękna kobieta może leżeć odłogiem, no i nikt się nią nie interesuje, no. Bardzo mnie tym rozśmieszył, no i nie ukrywam, że też mnie to zdziwiło. Myślisz, no jak to? Że ona naprawdę leży tak odłogiem i te jej wielkie piersi leżą odłogiem, a właściwie sterczą? Nie wiem, ale wiem, że odłogiem leżał taki książę kiedyś w moim wypracowaniu. Chyba bodajże w trzeciej czy w czwartej klasie, pamiętam, do tej pory na czerwono była taki podpis, że no niestety, ale człowiek nie może leżeć odłogiem.
Joanna Krupa najwyraźniej może leżeć odłogiem i może reklamować krem na poprawę biustu. Ale jest bardzo zabawna anegdotka, ponieważ Ola opowiadała mi, że Joanna na początku, zanim zaczęła reklamować ten produkt, który jest jej produktem, tak, bo ona... Chciała go przetestować. Tak, musiała go przetestować. I posłuchajcie teraz, co takiego się stało z biustem Joanny po użyciu tego kremu. Tak, i oglądam sobie wywiad razem z Joanną i ona tam mówi, że posmarowała sobie biust tym kremem, ale wcześniej użyła za dużo samoopalacza i ten biust jej popękał. No cokolwiek to znaczy, ale słuchajcie, popękał. Dobrze, że jej silikon nie pękł. Dobrze. Rihanna ma powody do zadowolenia. Jej nowa piosenka, która miała w środę swoją oficjalną premierę, już dotarła na szczyty list przebojów. W serwisie iTunes single Diamonds znalazł się na pierwszym miejscu rankingu sprzedaży. Tak wielkiego sukcesu nie spodziewała się chyba nawet sama Riri, do której dobre wieści dotarły, gdy była w Londynie. Ewa Farna skomentowała pogłoski na temat przypisywanego jej konfliktu z Julą w programie Bitwa na Głosy 3. Jesteśmy młodymi dziewczynami, lubimy muzykę i nie obchodzi nas show biznesowa otoczka. To nas łączy. Cieszę się wręcz, że jest tutaj ktoś w moim wieku, z kim mam wspólne tematy i kto rozumie, jak się czuję, powiedziała Ewa. To, czy się zaprzyjaźnimy, wymaga czasu i poznania siebie. W każdym razie ten konflikt to bzdura, dodała gwiazda. Hot plota. Plota. Oglądacie SKTV Hity na czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. Kasia ostatnio miała okazję przepytać wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się na casting na twarz SKTV. I w tym momencie macie jedyną i niepowtarzalną okazję zobaczyć moją rozmowę, którą przeprowadziłam z jednym z kandydatów, którzy przyszli do nas i ta osoba chciała stać się nową twarzą SKTV. Teraz sprawdźcie, kto to taki i zobaczcie, o czym z nim rozmawiałam. Ocencie, jak się spisał. Tak. Moi drodzy, Kacper jest już po, rumieńce na twarzy są, czyli widzę, że było gorąco. Bardzo. Jak wrażenie? Szczerze, no troszeczkę było stresu, nie powiem, tak jak na każdych castingach, ale chciałem dać siebie wszystko, za dużo kawy wypiłem, także trochę jestem nakręcony, no, ale bardzo miło nas ugościliście, dziękuję bardzo, kawka dobra, ciasteczka też. No oczywiście, słuchajcie, na w końcu SKTV, a powiedz mi, kogo najbardziej się tam przestraszyłeś, może zdenerwowałeś, kiedy wyszedłeś przed całe jury? W sumie najbardziej się zestresowałem pani, która siedziała z lewej strony. Nasz wydawca. Tak, bardzo atrakcyjny. Nie, nie, właśnie obok. Aha, to ta druga pani, tak, ta druga pani zajmuje się u nas. W leginsach, przepraszam, w leginsach. No patrzcie, słuchajcie, nazywa się Iza, już ci teraz mówię, będziesz mógł zagadać, kiedy wyjdzie stamtąd. Dobra. Słuchaj, to powiedz mi, to tej pani się tak najbardziej zestresowałeś nią? Tak, bo próbowała się nie uśmiechać do mnie, ale i tak jej nie wyszło. Nie da się? Nie, nie. Jakie pytania ci zadawali? Trudne? Dużo po angielsku, dużo historii muzyki, płyt, albumów, wykonawców. A padło takie pytanie, dlaczego nie przyniosłeś ze sobą swojego chyba największego atutu? Saksofonu, bo nikt mi o tym nie wspomniał, że mogę go w ogóle użyć i też jestem z tego powodu zawiedziony, bo boję się właśnie, że mogę po prostu przez to przegrać, o ile mam jakieś szanse. Nie, no wydaje mi się, że przez to, że nie przyniosłeś saksofonu, na pewno nie przegrasz. To słuchaj, no życzę ci powodzenia, żebyś wygrał albo żebyś znalazł się w czołówce, tak? Bo to jest jeszcze bardzo dużo osób po tobie, które tam wejdą. No tak, bardzo miło, ale jeśli chodzi o saksofon, jeśli mogę wspomnieć, to można oglądać mój kanał na YouTubie Smooth Musicer, także zapraszam. No patrzcie, musiał się pochwalić. No to jest zadatek na dobrego prezentera. Dzięki. Przyjemne z pożytecznym. Dziękuję. Hot Plota. Oglądacie Hot Plotę Tygodnia w SKTV Hity na czasie. Teraz będzie trochę o killerskim karaoke. Moja droga, powiedz mi, czy ty masz wrażliwe i delikatne stopy? A powiem ci, że mam, bo kiedyś byłam u kosmetyczki na zabiegu zwanym pedicure, no i niestety nic z tego nie wyszło, ponieważ ja się tak śmiałam i tak mnie to po prostu łaskotało, jak ona dotykała mnie w stopę, no że nie dało się. No i chciałam mieć piękne stopy na lato, a musiałam sobie je sama zrobić w domu. A to jak to tak jest, kiedy przychodzisz z pracy po ciężkim dniu, kładziesz nogi na swojego chłopaka i mówisz masuj mnie? No to on tego po prostu nie robi, bo by dostał tą nogą, nie? No bo ja chcę odpocząć, a nie tutaj łaskotki. Nie, jeśli chodzi o łaskotki, to powiem wam, to jest dramat. To nie obraź się, ale powiem ci, że z Natalią Siwiec twój facet miałby o wiele lepiej, ponieważ no ona muszę jest... mu to zaproponować po prostu. Ciekawe, czy się ucieszy. A może. Ona jest niezwykłym hardkorem, ponieważ jej stopy potrafią wytrzymać dosłownie wszystko.
Ja to muszę zobaczyć. A gdzie ja to mogę zobaczyć, Kasia? To możesz zobaczyć w programie Killerskie Karaoke dziś o godzinie 18. Natalia weszła w interakcję bardzo mocną, na przykład z czym? Z lodem, a dokładniej z kostkami lodu. I naprawdę udało jej się zaśpiewać bardzo dobrze. No zresztą sami to zobaczycie już dziś o 18 w programie Killerskie Karaoke, oczywiście w SKTV. Hot Plota. Zespół Wilki kończy nagrywanie nowej płyty, która otrzyma wiele mówiący tytuł Światło i Mrok. Podobnie jak nazwa, taki materiał na krążku będzie pełen skrajności. Ciężkie gitarowe riffy będą przemieszane z transowym indiańskim rytmem. Dobrze się czuję w skrajnościach, taką mam konstrukcję. Z jednej strony jestem cholerykiem, strasznie szybko się denerwuję, ale za chwilę potrafię zdać sobie sprawę z tego, że to błąd. Skrajności mnie pociągają, jak yin i yang, zupełnie różne, a jednak nierozłączne i doskonałe. Lubię to, tłumaczy lider formacji Robert Gawliński. Nowego materiału nie możemy spodziewać się natomiast po grupie Foo Fighters. Muzycy ogłosili przerwę w działalności. Ubiegłotygodniowy koncert w nowojorskim Central Parku był ostatnim występem kapeli. Dave Grohl ogłosił ze sceny, że on i jego koledzy na razie nie mają żadnych planów na wspólną muzyczną przyszłość. Nie wiedzą też, kiedy wrócą razem na scenę. Hot Plota. Kochani, oglądacie SKTV Hit na czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. W tym tygodniu u Kuby Wojewódzkiego niezwykli goście. Ola się cieszy, tak, ponieważ jedna część, się znam, nie? Tak, jedna część zaproszonych gości to byli ulubieńcy Oli, więc powiedz, kto to taki. Łowcy.b, ale ja się czasami zastanawiam, kogo ja bardziej kocham. Łowców czy na przykład Afrumenta? No powiem ci tak, bliższe stosunki już masz z Mariuszem i z Pawłem, tak, czyli tak, chyba z Łowcami. Na ten moment Łowcy.b number one. Okej. I oni wystąpili w naszym show Killerskie Karaoke, tam Ola ich poznała, dyskutowała z nimi bardzo długo. Nawet opiekowałam się bluzą jednego z nich. Pawła. I tak. Powiedz mi, jak pachniała, jakich perfum używa? Na pewno wąchałaś. Oczywiście, że powąchałam, nie wiem, czy to były za perfumy, ale były piękne. A ja wam mogę zdradzić, że ja mam pewną część Mariusza Kałamagi, ale... Część jego. Ale jaką część dowiecie się tego oglądając program Backstage Party. Premiera Backstage'a zawsze o 19, czyli po premierze naszego nowego show Killerskie Karaoke. Ale w Killerskim Karaoke wystąpiła również Iwona Węgrowska, która razem z Łowcami.b występowała u Kuby Wojewódzkiego. Jak ci się podobała rozmowa Iwony z Kubą? No... Tak, no, nie wiem, co właśnie, mam powiedzieć. No właśnie, brak ci słów. Chyba Łowcy trochę bardziej brylowali. No właśnie, bo Kuba pytał Iwonę o jej wygląd i tam troszeczkę ta rozmowa zeszła na takie trudne tory. Trudne sprawy. I trudne sprawy, tak. Ale żeby wam pokazać, że Iwona jest naprawdę fajną dziewczyną i ma duży dystans do siebie, to zaprosiliśmy ją właśnie do programu Killerskie Karaoke i miała świetne zadanie, wykonała je śpiewająco i naprawdę ma dziewczyna duży dystans do siebie, także zapraszamy was do obejrzenia programu Killerskie Karaoke. Premiera w każdą niedzielę o 18. Plota. Moi drodzy, oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na czasie. Ostatnio Lindsay Lohan wybrała się do klubu. Tam poznała przystojnego chłopaka i zaprosiła go do siebie do hotelu. I przegrzebała mu telefon. No właśnie, ona chyba musiała mu nie ufać, skoro grzebała mu w telefonie, prawda? Tak na pierwszej randce. Ale co ona tam przecież znalazła? To był chyba jej psychofan, moi drodzy, ponieważ w jego telefonie znalazła mnóstwo swoich zdjęć. I uwaga, podeszła do tego mężczyzny i powiedziała: stary, musisz usunąć te wszystkie zdjęcia. Na co on zareagował dość dziwnie, bo co zrobił? Zaczął uciekać. Powiedział, że nie skasuje tych zdjęć. Ona zaczęła go gonić. Wszystko wyglądało bardzo komicznie, ale okazało się, że ona jest spryciula i wyobraźcie sobie, że ona odpaliła alarm przeciwpożarowy. Na to zjawiła się policja i... Ja się zastanawiam, jak policjanci zareagowali, kiedy usłyszeli, że Lindsay sama goniła faceta, który miał jej zdjęcia w telefonie. Mogli się zastanowić, o co takiego chodzi. Przecież no każdy może mieć zdjęcia ściągnięte z internetu, bo chyba nie robił jej jakichś takich zdjęć, bo oni dopiero weszli do tego pokoju, ona się pewnie nawet nie zdążyła rozebrać. Ona się po prostu wystraszyła i tak zareagowała. Hot Plota. Grupa Hey przygotowuje się do premiery nowej płyty. 10. studyjny krążek formacji ukaże się 6 listopada. Kapela Kasi Nosowskiej nagrała go w nowym 6-osobowym składzie. Praca nad nowym albumem przebiegała podobnie jak nad poprzednim materiałem. Nagrania odbywały się w krainie westernu w Sarnowej Górze, a następnie we wrocławskim studio Fonoplastykon. Hot Plota.
Ostatnio pojawiły się plotki, że nie za dobrze układa się w związku Miley Cyrus z Liamem Hemsworthem. W najnowszym wywiadzie aktor wyjaśnia, jak naprawdę wyglądają kłótnie z Miley. Facet ma na nią swój sposób. Staram się postawić w jej sytuacji, powiedział Hemsworth. Liam dodał także, że w przypadku problemów, z którymi naprawdę sobie nie radzi, zawsze może liczyć na wsparcie ze strony braci. Hemsworth tłumaczy, że ci są starsi od niego, dlatego mogą dzielić się z nim nagromadzoną mądrością życiową. Hot Plota. Hot Plota. Oglądacie SKTV Hity na czasie, a to jest program Hot Plota tygodnia. Przed Edytą Górniak ciężki okres, ponieważ zbliżają się wielkimi krokami jej 40. urodziny, z czego piosenkarka nie jest zadowolona. Bo jak się okazuje, Edyta bardzo się boi swoich 40. urodzin i chciałaby mieć wciąż 30 lat. No jednak chyba się to nie uda. No nie da się. Przeszczepu sobie skóry nie zrobi. Nie da się cofnąć czasu. Ale na pocieszenie chyba nagrała bardzo ciekawy, kolorowy teledysk do piosenki Co tylko chcesz. Zresztą możecie zobaczyć go w SKTV. Podoba ci się ten klip? Podoba mi się ten klip, bo on jest dziwny. Jest dziwny. Znaczy mi się podoba motyw, kiedy ona jest tak naprawdę ubrana w takie pomarańczowe jakieś rzeczy. Ciężko powiedzieć, o co tam chodzi. Te włosy ma takie dziwne, na w ogóle oczu jej nie widać. Tak, nie, no, ale nie rozumiem jednej rzeczy, czyli motywu bieżni i tego, że w sukni ślubnej ona biegnie po tej bieżni. Ja tego uciekająca panna młoda, czy co? Nie wiem. A może chciała po prostu wystąpić w kielskim karaoke? Była podobna taka konkurencja, więc a, może. Może pozazdrościła, no to sobie pomyślała, to wezmę bieżnię do klipu. Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota tygodnia w SKTV i Hity na czasie? Małgorzata Rozenek, podobnie jak Natasza Urbańska, niestety no za dobrze to nie ma w naszych mediach. Wszyscy się tej biednej kobiety czepiają. Ostatnio wyszła cała akcja z Wilną, do której zaprasza Małgosia wszystkie dziewczęta i panie, u których robi rewolucję w domu. I okazało się, że to wcale nie jest mieszkanie Małgosi Rozenek. O Boże! Ola, naprawdę myślałaś, że to jest jej dom? Całe życie tak myślałam w ogóle. I ty myślałaś, że ona na zdjęcia zaprasza wszystkich z ekipy, którzy realizują ten program? Mówi, chodźcie, tak, ona im jeszcze obiady gotuje tam. Oczywiście, u siebie że w domu tak. Wszystko, oczywiście, że tak. To ja byłam w szoku, kiedyś to wiedziałam, że ludzie naprawdę byli tak nieświadomi, no ale może takie osoby istnieją. Ale Małgosia też pozuje na taką kobietę idealną, no perfekcyjną, jak sama nazwa tego programu mówi. A potem, tak, bo potem jeszcze padło, że u niej pracuje sprzątaczka. No właśnie, okazuje się, że u Małgosi Rozenek w domu sprząta ktoś inny. No patrz. No patrz, to też jest niewiarygodne. Ale ma świetnych przyjaciół, którzy od razu stanęli w jej obronie i powiedzieli, że ona tylko zatrudniła tą panią w momencie, kiedy była w ciąży, czyli przez jakieś 9 miesięcy, a tak to sama sprząta. Ale ja tutaj stanę w obronie Małgorzaty Rozenek, bo też wyczytałam w internecie, że ktoś się wypowiedział, że z nią to jest tak, że po prostu szybko osiągnęła sukces, no i dlatego wszyscy jej teraz nie lubią. No to jest prawda, bo tak zazwyczaj się dzieje w świecie show biznesu, a ja jeszcze sobie tak pomyślałam, że to może jest prawda, ponieważ kiedy była w ciąży, miała duży brzuszek, a raczej ciężko jest sprzątać w pięknej sukience i w szpilkach, prawda? Tak, ona zwłaszcza zawsze, kiedy jesteś w ciąży. Tak, ona zawsze w pięknych sukniach sprząta. Hot Plota. Fani Davida Getty mogą już cieszyć oczy jego nowym teledyskiem. Artysta nakręcił klip do piosenki She Wolf – Falling to Pieces, w której śpiewa Sia. Numer pochodzi z reedycji płyty Nothing But The Beat, która doczekała się premiery 10 września. Co ciekawe, ani David, ani Sia nie pojawiają się osobiście w teledysku. Hot Plota. Selena Gomez na początku kariery zafundowała sobie malutki tatuaż. Teraz gwiazda wybrała większy malunek i zrobiła go w bardziej widocznym miejscu. Na karku Seleny Gomez pojawiła się liczba 76, zapisana cyframi rzymskimi. Spekuluje się, że nowy tatuaż Selena zrobiła specjalnie dla mamy, która urodziła się w 1976 roku. Tę teorię potwierdza wypowiedź tatuatora piosenkarki. Tatuaż jest hołdem dla członka jej rodziny, który wiele dla niej znaczy, powiedział autor dzieła. Hot Plota. Hot Plota. Kochani, to już wszystko w dzisiejszej Hot Plocie tygodnia w SKTV Hit na czasie, ale na zakończenie chciałyśmy wam o czymś przypomnieć. Pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj oglądać premierowy odcinek Killerskiego Karaoke, bo tam oj, będzie się działo. A zaraz po premierze Killerskiego Karaoke o godzinie 19 będziecie mogli obejrzeć program Backstage Party, oczywiście z planu programu Killerskie Karaoke, a w tym programie znajdziecie rozmowy z gwiazdami przed
i po wykonaniu przedziwnych konkurencji. Warto zobaczyć ten program. Na dzisiaj to tyle. My się z Wami żegnamy. Cześć. Do zobaczenia. Thank you.